Witajcie jeszcze raz. Rzeczywiście w pewnym sensie dzisiaj będę mówić na temat ewangelizacji, chociaż nie w taki typowy sposób, a raczej dosyć nietypowy. To przesłanie, które dzisiaj chciałbym wam przekazać, jak mam nadzieję w imieniu Pana Boga, nazwałem wyrwany jak głownia z ognia. I nie trudno się domyśleć, że jest to oparte na historii apostoła Pawła. Słyszeliście tą historię już dzisiaj dwukrotnie. Człowieka, który został, moim zdaniem, w ten właśnie sposób przez Pana Boga powołany. A na co się to powołanie, na co się ono przydało, to już widać po tym, co apostoł Paweł zrobił. A zatem zacznę od pewnego pytania, które sobie kiedyś często bardzo zadawałem, chyba nawet do dnia dzisiejszego. Zawsze myślałem sobie, dlaczego właśnie on? Dlaczego Saul? Co było takiego w tym człowieku, że Pan Bóg właśnie jego obrał i stwierdził, że to właśnie ten człowiek powinien zostać wybrany do tej najszczególniejszej misji, a jak wiecie, apostoł Paweł wykonał bodajże największą i najtrudniejszą misję, jaką Pan Bóg kiedykolwiek komu powierzył. Co takiego było, co odróżniało apostoła Pawła? Wcześniej oczywiście chodzi tutaj o Saula. Co było takiego w nim, co go odróżniało od innych? Wiecie, można w tym miejscu postawić wiele różnych tez. Spróbujmy pomyśleć, czy Pismo Święte albo inne źródła dają nam informację na tyle wiarygodną, byśmy wiedzieli, co się z tym człowiekiem stało, dlaczego właśnie on. A może w ten sposób będzie nam łatwiej zrozumieć, dlaczego właśnie my. Dlaczego Pan Bóg nas powołuje. Dlaczego chce, żebyśmy my też coś zrobili. Postawmy sobie wpierw takie pytanie. Czy Saul był z zewnątrz człowiekiem lepszym niż pozostali kapłani, faryzeusze i saduceusze? No, dzieje apostolskie podają nam informacje jakie? No, mówiące o nim, że co najmniej był tak samo negatywny. Tak, czy czytamy dzieje apostolskie, 8 rozdział i 1 wiersz. Tam jest napisane, a Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. Jeśli kogoś w tym miejscu zamordowano, a tak to przecież trzeba nazwać, bo było to bez wyroku, to Saul się z tym zgadzał, a więc zgadzał się z bezprawnym morderstwem. Czy czytamy w innym miejscu, 10 rozdział i tam wiersz 1, też dzieje apostolskie. A dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku. Jest napisane, że ten oto człowiek nie tylko zgadzał się z zabójstwem, nie tylko zgadzał się z tym, co było złe i niesprawiedliwe, ale był jeszcze aktywistą. Uważał, że tego jest mało, że warto byłoby zrobić więcej i nie szczędził ani czasu, ani swoich własnych środków, żeby to wszystko wprowadzić w życie. A więc zadam znowu pytanie, dlaczego Pan Bóg wybrał właśnie tego człowieka? Dlaczego tego, który był najgorszy, albo przynajmniej jednym z najgorszych, dlaczego właśnie jego Pan Bóg postawił w tym miejscu i powiedział, ty mi będziesz służyć, ty staniesz tam, gdzie ja cię wyślę i ty w moim imieniu będziesz mówić do wszystkich narodów to, co ci rozkażę. Albo może inne pytanie, czy inni kapłani byli tak źli, że nie zasłużyli na to, aby Pan Bóg także i im objawił łaskę ze swojej strony? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Kim był Saul? Oczywiście w krótkiej bardzo formie. No, czytamy przede wszystkim, że był wychowankiem pewnego nauczyciela o imieniu Gamaliel. Z informacji, które mamy na temat Gamaliela, możemy odnieść wrażenie, że był to człowiek o dobrej,
etyce postępowania. Człowiek szlachetny, dobry nauczyciel. Taki, który uczył rzeczy rzeczywiście pozytywnych. No, mamy na to nawet kilka dowodów. W Dziejach Apostolskich, w 5 rozdziale i tam 34 wierszu czytamy, dokładnie 34 i 5 wiersz, że w Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał i polecił usunąć na chwilę apostołów. Dalej historię oczywiście znacie. Dzięki jego wpływowi udało się powstrzymać atak na Ewangelię. I apostołowie byli w stanie dalej głosić w Jerozolimie Ewangelię. To mówi kilka rzeczy o Gamalielu. Przede wszystkim mówi o tym, że był człowiekiem roztropnym, myślącym. Człowiekiem, który nie poddaje się zanadto swoim emocjom. Po drugie, mówi o tym, że był to człowiek, który zasłużył sobie na szacunek innych. Był poważany przez lud i był najwyraźniej poważany też przez swoich kolegów, przez faryzeuszy i saduceuszy, bo ci się zgodzili, aby ten przemówił wtedy, kiedy nie było apostołów. I po trzecie wreszcie, powiedzcie mi, kto skłonił Gamaliela, aby w tej sytuacji, będąc otoczonym przez tego typu ludzi, powiedzieć takie właśnie słowa? Kto, jak nie Duch Święty? Duch Święty musiał mieć dostęp do serca tego człowieka. Nie wiemy wiele o Gamalielu. Nie wiemy, jakim do końca był nauczycielem. Jedno możemy powiedzieć na pewno. Uczył rzeczy dobrych, jak nam się wydaje, Saula. Uczył rzeczy, które potem przyniosły skutek. I jeszcze jedna uwaga. To, że się nasz nauczyciel nie do końca zawsze zgadza z naszymi poglądami, to, że może czasami inaczej myśli, to, że może różnią nas różne przepaści, różne zdania, to nie oznacza, że nauczyciel nie jest godny zaufania. Widzicie, jest taka historia Lutra, który właściwie tak bardzo chciał walczyć ze swoim grzechem. Tutaj niedawno było kazanie na temat Lutra i chciał wszystko zrobić, żeby swój grzech pokonać. I w rezultacie doprowadził się niemal do stanu śmierci fizycznej. Tym, który mu jako pierwszy przekazał informację o tym, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, był kto? Był jego kolega, a właściwie jego przełożony dokładnie z tego samego zakonu, który mu powiedział, że musisz uwierzyć w to, że Bóg ci przebaczył. Czy to, czego go uczył, było złe? Czy to, że miał taki punkt widzenia, że był z tej organizacji, było złe? Możemy w pewnym sensie powiedzieć, oczywiście, nie ze wszystkim się może zgadzamy, ale to, czego uczył, było dobre. Po drugie, czytamy o Saulu, że musiał być człowiekiem niezwykle gorliwym i niezwykle pełnym wiary. Gamaliel musiał go uczyć rzeczy bardzo dobrych. W książce Działalność Apostołów czytamy takie ciekawe słowa. Ja je cytuję dlatego, że są bardzo znamienne. W czasie przesłuchiwania i śmierci Szczepana Saul wydawał się być pełen szalonej gorliwości. Wiecie, jak się pisze o szalonej gorliwości, sama gorliwość bywa szalona, ale jak już ktoś używa słowa szalona gorliwość, to znaczy, że ona naprawdę była szalona. I widać, że Saul był w sprawach duchowych rzeczywiście człowiekiem niezwykle gorliwym. Był człowiekiem, który był gotów w sprawach duchowych zrobić wszystko. A co więcej, czytamy o tym, że kiedy przybył do Jerozolimy, kiedy zobaczył, co się dzieje, że chrześcijanie z jego punktu widzenia wtedy sekta działają tak aktywnie, uznał, że działanie w obronie Pana Boga, tak jak wtedy go postrzegał, jest najważniejsze. A więc zostawił swój dom, zostawił swoją rodzinę, swoje obowiązki i powiedział, służba dla Boga jest najważniejsza. Czy ktoś, kto tak postępuje, jest gorliwy czy obojętny?
musi być niezwykle gorliwy. I po trzecie, czytamy, że Saul miał, i to jest chyba najważniejsze, sumienie. Widzicie, śmierć Szczepana nie odbyła się bez wpływu na serce Saula. Jak wiecie, szaty, które zdjęto ze Szczepana, zostały położone pod stopami młodzieńca zwanego Saulem. To uczynili świadkowie, a więc on był tym, który niejako gwarantował, przyprzętował jego śmierć. Tak mówią Dzieje Apostolskie 7,58. Ale posłuchajcie, co czytamy na ten temat w książce Działalność Apostołów na stronie 70. Saul odegrał znaczącą rolę w prześladowaniu i skazaniu Szczepana, ale uderzające dowody obecności Boga przy zamęczonym kazały mu zwątpić w słuszność sprawy podjętej przez niego przeciw wyznawcom Jezusa. Jego umysł został głęboko poruszony. W swej rozterce udał się do tych, w których mądrość i sąd pokładał pełne zaufanie. Argumenty kapłanów i przywódców ostatecznie utwierdziły go w przekonaniu, że Szczepan był bluźniercą. Nie bez ciężkich wahań doszedł Saul do tego wniosku jednak. W końcu jego wykształcenie i uprzedzenia skłoniły go do buntu przeciw głosowi sumienia, jest napisane, decydując się ostatecznie, że rację mają kapłani oraz uczeni w piśmie. Stał się, jak podaje ta książka, bardzo zajadły. Widzicie, to jest obraz człowieka, którego sumienie aż krzyczy. Którego sumienie próbuje za wszelką cenę powstrzymać i powiedzieć, co ty robisz. I to prawda, że apostoł Paweł, jak się patrzy na jego obraz z Dziejów Apostolskich, czy też na jego obraz z jego listów, jest człowiekiem pełnym emocji. Jest człowiekiem, najprawdopodobniej miał osobowość choleryczną. Możemy tylko przypuszczać. Szybko działał, szybko myślał. Ale widzicie, była w nim ta niezwykła wrażliwość na to, co Bóg ma do niego do powiedzenia. Jak tu jest napisane, odbył ciężką walkę z własnym sumieniem. Pytał się tych, którzy byli dla niego autorytetem. Szukał odpowiedzi, aż wreszcie zmusił się do przyjęcia takiej, a nie innej koncepcji. I teraz pomyślcie, jak się zachowuje człowiek, który próbuje zmusić siebie do przyjęcia pewnej koncepcji. Próbuje zagłuszyć swoje własne sumienie. A jak się zagłusza swoje własne sumienie? Jak tutaj napisano, stając się jeszcze bardziej zajadłym. Widzicie, apostoł Paweł nie potrafił być letni. Kiedy się nawrócił, mamy obraz człowieka, który wszystko poświęcił dla Ewangelii, dla Chrystusa. Nie potrafił być letni. Nie potrafił czekać, nie potrafił nie myśleć. On był w całości w tym, co mu powierzył Chrystus. I taki był też przedtem. W całości był poświęcony. I teraz słuchajcie, postawmy sobie kolejne ważne pytanie. Kto lub co nawrócił Saula? Jak sprawozdaje zarówno Pismo Święte, przede wszystkim jednak właśnie informacje bardzo ciekawe z książki Działalność Apostołów. Świadectwo Szczepana było niezwykle silne. Wszyscy ci, którzy patrzyli, widzieli jego jaśniejącą twarz. Widzieli jego słowa, słyszeli to co mówił. Przebacz im, Panie Boże, bo nie wiedzą, co czynią. Mówił niemal to samo, co Chrystus. A kiedy na końcu prorokował, powiedział, oto widzę Syna Człowieczego w niebie. Widział dokładnie to, co mówił o sobie wcześniej wobec kapłanów Chrystus. Ta śmierć musiała wywrzeć na nim wrażenie. I mam pewność, że ci, których w tym swoim
pędzie potem zabijał jednego po drugim. Zamykał w więzieniu. Ci, którzy umierali, dawali takie same mocne i potężne świadectwo. Pismo Święte mówi, że ci, którzy dla Chrystusa umierali, ci umierali w mocy, a ich słowa nie były ich własnymi słowami, ale w mocy mówili. Szczepan, nawet jest napisane, mówił w mocy Ducha Świętego. To nie on mówił. Ale powiedzcie mi, czy to, co się stało ze Szczepanem albo z innymi, czy to nawróciło apostoła przyszłego Pawła? Nie. Widzicie, jego serce skłaniało się ku prawdzie, ale jego rozum stale tę prawdę zwalczał. I jest to sytuacja paradoksalna, dlatego że zwykle jest odwrotnie. Zwykle to emocje, uczucia człowieka pchają do grzechu, a rozum powinien to powstrzymywać. U niego, wydaje się, sumienie oddziaływało na emocje, na uczucia, a rozum, nauczony wierności i posłuszeństwa tym, którzy go prowadzili, nie pozwalał. Te emocje i uczucia ciągnęły go ku dobremu, ale ten zanieczyszczony, i wybaczcie te mocne słowa, tępy w swej ślepocie umysł, trzymał wszystkie te uczucia na wodzy. I teraz pomyślcie, jak ważna jest edukacja. Pomyślcie, jak ważne jest, czego uczy się młodego człowieka. Bo widzicie, ślepota, zamknięcie umysłu, brak otwartości, jeżeli się je zaszczepi za młodu i odpowiednio silnie, są niemal nie do usunięcia. Widzicie, w historii było bardzo dużo ludzi, którzy byli despotami, którzy byli dyktatorami, i którzy znani byli z tego, że przez swoją nienawiść, despotyzm, brak litości, ślepotę duchową, okazywaniem czy też zmuszaniem do bezwarunkowego posłuszeństwa, okazywali brak miłości. A jak historia pokazuje, ci ludzie często zostali tego nauczeni. Ktoś ich przedtem uczył. Ktoś przedtem pracował nad ich umysłem. Ktoś im wtłaczał do głowy pewne prawdy. A to, co było na końcu, było tylko owocem. I widzicie, tak też było, jak widać, z apostołem przyszłym, Pawłem. Bo nie tylko Gamaliel był jego nauczycielem. Saul był nauczony całkowitej wierności i posłuszeństwa wobec tych, którzy go powołali. Wobec kapłanów. I bez względu na to, co by nie usłyszał, bez względu na walory etyczne, czy też moralne, był nauczony posłuszeństwa. Najgorsze jest to, kiedy uczy się tego biednego, młodego człowieka, że musi być posłuszny. I musi słuchać, bez względu na to, co mówi mu jego własne sumienie. I wydaje się, że w ten sposób apostoł Paweł, Saul, został dosłownie żywcem duchowo pogrzebany. Stał się człowiekiem niezdolnym do zobaczenia Bożej prawdy. A nawet jeśli ją widział, stał się człowiekiem, który nie jest w stanie wyzwolić się z tego, co go trzyma w szponach posłuszeństwa. I znowu edukacja. Znowu kłania się to, w jaki sposób my uczymy młodych ludzi, jak ich traktujemy, czego uczymy. Widzicie, etykę generalnie zawsze da się nagiąć do sytuacji. I tak też pewnie uczono Saula. Wszystko da się wytłumaczyć. Wszystko się da usprawiedliwić. Ale czy to na tym ma właśnie polegać? Nic dziwnego, że Jezus wypowiedział tak gorzkie słowa wobec kapłanów. I w tym miejscu warto wspomnieć, że jest bardzo niewielka granica między gorliwością a fanatyzmem. Widzicie, na zewnątrz mogą wyglądać niemal identycznie.
Właściwie to jest tak, jakby stały niemal obok siebie. I ten działa z całego serca, i ten działa z całego serca. Ale co ich odróżnia? Jeden działa według swojego przekonania. I zgodnie z tym, co mówi mu jego sumienie, i wierzy w to, że to, czego broni, jest warte jego poświęcenia. Drugi zaś nie patrzy na to, czy to jest warte poświęcenia, ale zwalcza z całych sił tak, tych, którzy tak nie myślą. Jest różnica? Jest. Chociaż pozornie może się wydawać, że jej prawie nie ma. I pytanie, kim był w takim razie Saul? Gorliwcem czy fanatykiem? I wydaje się, że to właśnie z tego powodu Jezus Chrystus pewnego dnia podjął decyzję, że ten szczególny człowiek, pokrzywdzony przez swoich nauczycieli, ślepy, chociaż mający otwarte oczy, nie mogący dostrzec tego, co jest dla niego zbawieniem, myślący, że wie, choć nie wie. Jezus Chrystus powiedział, tego człowieka uratować mogę tylko i wyłącznie ja. I choćby nawet najsilniejsze poselstwo, świadectwo ze strony człowieka nie było w stanie zdziałać nic. Tak szczelnie trzymał go umysł. Umysł nauczony tej szczelności. A kiedy Chrystus spotkał się z Pawłem, kiedy do niego przemówił w kilku słowach i kiedy go oślepił, Saul zaczął myśleć. I te trzy dni, jak podaje działalność apostołów, były dla niego całkowicie przełomowe. Widzicie, to nie jest przypadek, że Pan Jezus odebrał mu wzrok. On dotąd się wzrokiem posługiwał w pełni i nawet nie myślał o tym, czy go ma, czy też go nie ma. Miał oczy otwarte, ale nie widział. Co zrobił Pan Jezus? Odebrał mu wzrok po to, żeby nie widząc, wreszcie przejrzał. I wciąż w rozterce ducha apostoł Paweł przywoływał wspomnienie swego udziału w umęczeniu Szczepana. Ze wstrętem myślał, jak bardzo zawinił, pozwalając, by kierowała nim złość i stronniczość kapłanów i przełożonych. Nawet wtedy, gdy twarz Szczepana promieniowała światłem niebios. W smutku i załamaniu obliczał, ileż to razy zamykał oczy. I uszy na najbardziej oczywiste dowody. I jak niewzruszenie nalegał na to, by prześladować wierzących w Jezusa. Kiedy apostoł Paweł pierwszy raz w życiu spotkał Chrystusa i zobaczył Go na własne oczy, wtedy jego sumienie przebiło się wreszcie na zewnątrz. I wtedy trafiło do niego to, co się naprawdę dzieje. Zaczął pierwszy raz myśleć. I chociaż przedtem walczył z sobą, uważał, że jest to słabość, która go próbuje od środka zjeść. I on tej słabości nie może pozwolić zwyciężyć. Tym razem okazało się, że to właśnie ta słabość była jego prawdziwym ja. I potem, słuchajcie, znacie historię. Wiecie, kim się stał Saul. Ale czytamy też jedną ciekawą uwagę, że kiedy trafił do Jerozolimy, miał pewien plan. Kiedy już wiedział o tym, że Bóg go uratował, że mu otworzył oczy, że mu przywrócił wzrok, najprawdopodobniej warunkowo, on się musiał tam modlić do Pana Boga, Panie Boże, oddaj mi wzrok, a jeśli mi go oddasz, to obiecuję, że poświęcę całe moje życie na służbę. Kiedy Paweł trafił z powrotem do Jerozolimy. Był przekonany, że ci, którzy go uczyli, nie Gamaliel, ci pozostali, że byli tak samo ślepi, jak wcześniej ślepym był on.
Paweł znajdował się teraz w mieście Jeruzalem, gdzie żyło wielu jego poprzednich towarzyszy. I to tym właśnie przywódcom pragnął wyjaśnić proroctwa dotyczące Mesjasza. Sądził, że ci nauczyciele w Izraelu, których tak dobrze znał, byli tak samo jak on szczerzy i uczciwi. Źle jednak ocenił ducha swych braci. I w swej nadziei ich rychłego nawrócenia był skazany na gorzkie rozczarowanie. Wiecie, co się stało? Apostoł Paweł myślał, że tak samo jak on był ślepy, tak i ślepi byli inni. Wszyscy kapłani byli ślepi. Ale on im oczy otworzy, tak jak jemu Chrystus oczy otworzył, tak on im oczy otworzy. Ale jednego nie przewidział. Że ci, których spotkał w Jerozolimie, mieli oczy otwarte. Oni się spotykali wcześniej z Chrystusem. Oni doświadczyli największego świadectwa Jego mocy i siły. I ze Słowa Bożego, i z tego, co robił. Tego nie można było odrzucić, chyba że się ma kamienne serce. Nic dziwnego, że Chrystus powiedział w Ewangelii Jana 9 rozdział i tam 39 wiersz. Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Widzicie? W tym miejscu tak jakby mówił o Saulu. A że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. W innym miejscu jest napisane Ewangelia Mateusza 12 rozdział i tam wiersz 41 i dalej. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie. Wyobraźcie sobie z Niniwy, jak tam żyli ludzie. I to ci ludzie spowodują potępienie. Tych, którzy powinni mieć światło i służyć innym. Jak tu w to uwierzyć? Ale przecież tak powiedział Chrystus. I wreszcie zmierzając do końca. Jest jeszcze jeden powód, dla którego dzisiaj przytaczam ten przykład. Widzicie, są powody, by sądzić, że takich ludzi wyrwanych jak głownia z ognia w historii chrześcijaństwa było, jest i będzie więcej. Ludzi, których chociażby nawet największe świadectwo nie jest w stanie pozyskać. A pamiętajcie, że apostoł Paweł, wpierw Saul, doświadczył jakiej mocy głoszenia Ewangelii? W mocy pierwszego wylania Ducha Świętego. Nie było większej mocy. I mimo tego nie dał się nawrócić. Zjawił się w jego życiu sam Jezus Chrystus. I wtedy się okazało, notabene, że ten przez człowieka wybrany apostoł Maciej, naprawdę bardzo szlachetny i oddany człowiek, tak myślimy, nie był tym przez Pana Boga wybranym. Ale Pan Bóg wcześniej upatrzył sobie innego i powiedział, to ten. Tylko on mi musi jeszcze dorosnąć. Widzicie, są pewne powody, dla których możemy myśleć, że Pan Bóg będzie niektórych ludzi ratować właśnie tak. Jakby wyrywać ich, jak głownia z ognia. Kiedy przyjdzie czas końca, może już niedługo, jest napisane, że Pan Bóg będzie wzywać wszystkich do tego, by wyszli z tego, co jest nazwane wielkim Babilonem, czyli tym, co charakteryzuje chaos religijny, brak pójścia do Pana Boga. Słyszymy te słowa, 18 rozdział i tam pierwszy i dalej. Potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo. I zawołał donośnym głosem, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.
I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Zanim na ten świat spadną plagi, a to się stanie na pewno, Pan Jezus będzie chciał ten świat uratować. I będzie chciał, by stanął ktoś, kto da świadectwo i powie: wyjdźcie z niego, ludu mój, dopóki jeszcze jest czas. I powiedzcie mi, z jaką mocą będzie głoszone to świadectwo. Jest napisane, że z mocą późnego deszczu Ducha Świętego. A jaka to będzie moc? Kiedy apostoł Piotr jednego dnia głosił słowo, ochrzciło się 5000 osób. Kiedy głosili inni, mówili różnymi językami. Wszyscy ich rozumieli. Co to symbolizuje? Że kiedy będzie głoszona Ewangelia w mocy późnego wylania deszczu Ducha Świętego, wiecie co będzie? Będzie głoszona w taki sposób. Tu nie chodzi tylko o języki. W taki sposób, żeby każdemu człowiekowi przemówić do jego serca i rozumu. Żeby nie miał wątpliwości, że to, co słyszy, jest prawdą. Ale też i Biblia mówi, że jedni przyjmą, a drudzy nie. Biblia mówi nawet, że będzie głoszona Ewangelia na świadectwo narodom, co od razu stawia niezbyt ciekawe światło. I mówi, że świadectwo jest czym? Jest czymś, co jest świadectwem na sąd. My nie wiemy, ile osób przyjmie Ewangelię. Możliwe, że mniejszość. Ale jest napisane na świadectwo. I wiadomo, że będą ci, którzy będą walczyć z posesem Ewangelii. Aż do śmierci. Będą nienawidzieć tego, kto głosi to poselstwo i tego, który to poselstwo stworzył. Bóg jednak wie, że najprawdopodobniej wśród tych najbardziej zajadłych wrogów Pana Boga są zarówno ci, którzy z premedytacją odrzucili światło Boże i z nienawiści walczą aż do końca, jak i ci, którzy przez niewłaściwe wychowanie, przez wpajanie im posłuszeństwa ponad wszelką miarę, przez nawet nieprzyjmowanie miary etyki jako oceny swoich własnych postępowań, będą robić dokładnie tak samo. I że szatan trzyma ich w niewoli. Skąd to wiadomo? Pozwólcie, że na koniec odczytam pewien fragment z książki Wielki Bój na stronie 458. Powiedzcie mi, znacie scenę, kiedy na końcu historii, kiedy będzie sąd ostateczny, Chrystus stanie nad miastem i wszyscy zbawieni będą wokół Niego. Wszyscy ci, którzy niestety nie będą zbawieni, będą patrzeć na ten obraz. I na ich oczach będzie ten, który zwyciężył i powiedział: we mnie mogliście uwierzyć. Jak sądzicie, kto będzie stał obok Chrystusa wtedy, kiedy objawi się w swojej chwale? Kto będzie najbliżej? Posłuchajcie. Po chwili Chrystus ukazuje się swoim wrogom. Wysoko nad miastem, na jaśniejącym złotem wzniesieniu, ustawiony jest wspaniały tron. Siedzi na nim Syn Boży, otoczony obywatelami swego królestwa. Mocy i wspaniałości Chrystusa nie da się wyrazić żadnymi słowami. Najbliżej tronu stoją ci, którzy kiedyś gorliwie służyli szatanowi, lecz którzy jak głownie wyrwane z ognia poszli w ślady Zbawiciela, całkowicie mu się poświęcając. I dopiero potem czytamy, że będą apostołowie, męczennicy, ci, których byśmy na pierwszym miejscu postawili obok Chrystusa. A jednak Chrystus na pierwszym miejscu postawił tych, którzy służyli kiedyś gorliwie szatanowi, a na końcu służyli Jemu. A dlaczego?
Widzicie, apostoł Paweł potrzebował obydwu świadectw, i od człowieka, i od Boga. Ale tym ważniejszym było to od Boga. Wielu ludzi potrzebuje świadectwa i od człowieka, i od Pana Boga. Ale będzie wielu, którzy otrzyma świadectwo i od człowieka, i od Boga, i nie usłucha. I powiedzcie, co powiedzą ci ludzie wtedy, kiedy będą stali przed tronem w tej samej sytuacji i będą patrzeć na miasto, gdzie żyją wszyscy zbawieni, gdzie jest Chrystus, gdzie jest koniec historii grzechu i będą patrzeć na swoje własne winy. Czy przypadkiem nie będą chcieli powiedzieć, ale mnie było trudniej? Może tamtej osobie było łatwiej? Może on miał łatwiejsze życie niż ja, ale ja żyłem w najtrudniejszym momencie historii świata. Jakże mogłem przyjąć Chrystusa? I wtedy wiecie, co Chrystus zrobi? Wskaże ręką na apostoła Pawła i na innych jemu podobnych. I powie, łaska była dla każdego. I będzie tak, że tak jak po jednej stronie murmuru w środku miasta będzie apostoł Paweł, najprawdopodobniej Nikodem, Józef z Arymatei, tak na zewnątrz będą ci, którzy też widzieli, a jednak odrzucili. I obecność tych przy tronie będzie największym oskarżeniem dla tych, którzy nie posłuchali. Będzie tam łotr, który przyjął Chrystusa w jego największej męce, ale i wywyższeniu. I będzie ten drugi łotr, na którym to nie zrobiło żadnego wrażenia. I będą miliony ludzi, którzy uważali, że wszystko jest z nimi w porządku. A kiedy spojrzą, Chrystus powie, ale przecież mogliście wszystko ode mnie przyjąć. Dlaczego tego nie zrobiliście? Dlatego chcę do was zaapelować. Nie uważajcie, że czas, który jest wam dany, jest czasem danym wam na zawsze. Pan Bóg chce dzisiaj was uratować. I owszem, Pan Bóg jest w stanie uratować niektórych w szczególny sposób i wyrwać ich nawet jak głownia z ognia, jak apostoła Pawła. I wyrwie jeszcze nie jednego. Ale dopóki mamy otwarte oczy i widzimy to, co Bóg do nas mówi, nie grzeszmy, odrzucając tego, tylko przyjmijmy to w pełni i żyjmy tak, jakby nasze oczy były otwarte, a nie zamknięte. Tego życzę wam i sobie. Amen.